to normalne jest, że między każdą rozgrywkową ligą są różnice, bo inaczej to nie może być. Natomiast piłkarsko jakoś wielkiej różnicy nie ma, natomiast normalnie są po prostu wszyscy profesjonalni zawodnicy już w tych ligach, w tych zespołach i codziennie trenujący i to widać, że to przygotowanie fizyczne, tak jak w trzeciej lidze czasami gdzieś tam niektóre zespoły umierały, w cudzysłowie, tak tutaj widać, że po prostu to są zawodowcy i do końca wytrzymują normalnie spokojnie te spotkania, natomiast pod względem technicznym, umiejętności piłkarskich to jakiegoś takiego wielkiego przeskoku nie ma. Tak. No taka jest piłka nożna, liczy się to, co jest w sieci, natomiast no, zadowoleni, na pewno nie jesteśmy zadowoleni po przegranym meczu, ale stworzyliśmy sobie sytuacji kilka, myślę, że 3-4 dobre sytuacje stworzyliśmy, Skra nie stworzyła sobie żadnej praktycznie, no, oprócz tej bramki i przegraliśmy, także musimy dalej iść tą drogą, grać w piłkę, nie zważać na to, że był przegrany mecz i dalej grać w piłkę, to co graliśmy, stwarzać więcej sytuacji, wykorzystywać te sytuacje, być czujnym w defensywie i na pewno tak będziemy dalej grali, niczego nie zmienimy. Tak, no dobrze bronił bramkarz, ale to i tak trzeba takie sytuacje wykorzystywać, ale młody zawodnik bramce na pewno rozegrał bardzo dobre zawody. To się okazuje w grze, czy przeciwnik jest, to też taktyka jest jakiegoś zespołu, tak? Czy on chce się, czy się cofa, czy daje grać przeciwnikowi, czy nie, czy presuje wysoko, czy on chce prowadzić grę. My na pewno zawsze będziemy się starali grać w piłkę, grać i dominować, i mieć posiadanie, i stwarzać sobie okazję, grać do przodu. Zawsze będziemy się to starali robić. Będziemy z różnymi klasy przeciwnikami grali, lepszymi, gorszymi, troszeczkę słabszymi, czy gdzieś tam średnimi w tej lidze, więc to będzie ta jakaś dominacja, czy posiadanie piłki zawsze będzie różne, można różnie dominować, można dominować z piłką, można dominować też nie posiadając piłki albo posiadając w mniejszym stopniu niż przeciwnik, natomiast no, my chcemy mieć tą piłkę, chcemy mieć, bo to rozwija zawodników, bieganie za piłką rozwija ewentualnie tylko motorykę, natomiast z piłką rozwija piłkarsko zawodników. No tak, debiut Śląska i mój debiut na ławce trenerskiej Skry. Bardzo się cieszę, że udany. Mecz przebiegał, bym powiedział, pierwsza połowa była troszkę wyrównana, a potem w drugiej połowie cofnęliśmy się, broniliśmy wyniku. Jak się okazuje, udało nam się to zrobić do końca. Też dobra postawa w bramce Biegańskiego, który parę fajnych sytuacji obronił. Mieliśmy też swoje sytuacje na poprawienie na 2-0, ale niestety nie udało się. No ale ja się bardzo cieszę, że klątwa debiutu Skry, bo z tego co słyszałem tutaj od dziennikarzy, że zawsze pierwszy mecz Skrze nie wychodził, więc cieszę się, że chłopaki popracowali na to zwycięstwo i mam nadzieję, że będziemy tak w każdej meczu starać się o 3 punkty grać. Zgadzam się z panem, no ja jeszcze jako trener nie jestem do końca zadowolony z budowy akcji, którą chcę zawodników nauczyć, bo były fazy, gdzie byliśmy bardzo nerwowi w budowaniu akcji ofensywnych. No ale tak jak pan wspomniał, obydwie drużyny bardzo chciały ten mecz wygrać. Widać było też, że Śląsk rzucił na koniec wszystko na jedną kartę, przeszli na inny system dwoma, a czasami trzema napastnikami, więc musieliśmy się głębiej cofnąć i obronić ten wynik. Na pewno, wie pan, jest to chęć pokazania się, bo wiem, że dzisiaj był trener Śląska, pierwszy trener, pan Ladiczka, i myślę, że pewnie zawodnicy chcą się w takich meczach pokazywać, bo to jest jakby furtka do grania wyżej. Każdy zawodnik chce, każdy trener chce być wyżej. Myślę, że było to widać na boisku. Dzisiaj fajnie wypadł cały zespół, ale pewnie sami widzieliście jakieś jednostki, które w Częstochowie wyróżniały się ponad zespół. Ja jako trener nigdy nie wyróżniam jednostek, bo pracuje zespół cały na zwycięstwo.